swoich filmach zawsze starałem się przedstawić Wam obraz wędkarstwa z tej dobrej strony. Jednak w tym materiale zrobiłem zupełnie inaczej. Już mi się odechciało tych ryb. Mimo że łowienie stacjonarne jest najcięższą metodą, jaką poznałem do tej pory, to właśnie ten rodzaj wędkarstwa daje mi najwięcej satysfakcji. Muszę Wam się przyznać, do czego chciałem już jechać do domu, mimo że 2 doby miałem siedzieć, to byłem już pod samochodem, już miałem pakować rzeczy, jednak coś mnie zawróciło tutaj na swój ulubiony odcinek. Zjadłem śniadanko, ogarnąłem się. Teraz czekam, aż uspokoi się wiatr, bo naprawdę taki jest huragan. Nie chcę w takiej fali stawiać zestawu, chcę postawić się precyzyjnie. A za chwilę będę miał gości. Zobaczymy, kto tam do mnie przyjechał. Na pewno mój tata, ale zobaczymy, czy jeszcze kogoś wziął, może moją córeczkę zabrał. Słońce pomału zachodzi. Ja dzisiaj cały dzień spędziłem w kapturze. Jakbym miał czapkę zimową, to bym ją założył. No, zmarzłem, mam takie wypieki na polikach. Zmarzłem okrutnie. Mam nadzieję tylko, że nie będę chory. W ciągu dnia nic się nie... No jedno było takie walnięcie na kiju. Na pierwszym przelewie. I to wszystko. Nic się nie działo, ale zobaczymy, co przyniesie nam noc. Pierwsza na zero. Ale walczymy. No, chyba nie bez powodu zawinąłem spod samochodu. Coś mnie tutaj ściągnęło. Tutaj na ten odcinek. Ja zbyt dobrze nie jestem nastawiony. Ale po cichu liczę, że jednak coś się wydarzy. Nic nie nagrywałem, ponieważ jeden klej mi padł, nie wiem dlaczego. Dołowiłem 2 sztuki, także żywców mam aż zapas. I 2 wędki poszły, jak zwykle, w dół rzeki na podwodne spławiki. Zrówko. Ta noc była naprawdę obiecująca, lecz zakończyła się po raz kolejny klęską. I nawet burza, która delikatnie mnie przyhaczyła, nic nie wskurała. Kolejna noc i kolejna na zero, ale wiedziałem, że jeszcze przyjdzie na nie czas. Masakra. Kuźwa, jaki to mu?
Będzie słońce na słońcu dzisiaj. Udało się, ale nie mam siły. Muszę zadzwonić do Pawła, bo już mam pół godziny spóźnienia, dobre. Moje ulubione miejsce. Strasznie to wygląda. Tu już nie będzie takiego klimatu jak wcześniej. Choćby po 3 metry brały, to ostatni raz tu przypłynąłem. Ostatni zestaw i można otworzyć piwo. Z każdą kolejną nocką zwątpienie narastało. Jednak tak naprawdę z takich wyjazdów wyciągamy najwięcej. Po kilku latach w gonitwy za sumę wiem jedno. Te rybska naprawdę bardzo szybko się uczą. Ostatni raz tu się zapuściłem. Już dziękuję tej nocki. Już mi się odechciało tych ryb. Ja jestem negatywnie, powiem wam, nastawiony. Jeszcze po tej pierwszej nocce na zero się w głowie nie mieści. Ja nie wiem, gdzie te ryby w ogóle się pochowały. No i powiem wam, że nie podoba mi się to. Idzie w dół rzeki. Jak, emocje zeszły? Nie. Polek do ogona. Dawaj, ogon.